Dzień dobry. 5,5 km pękło. Ktoś rozbił flaszkę na torach. Taką pół litrówę. You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, dear. A wiesz, że generalnie podobno jedna godzina biegania to wydłuża życie o 7 godzin? Czyż to nie wspaniałe? To może w takim razie zamiast biegać 4-5 razy w tygodniu dychę, lepiej biegać codziennie piątkę. No i jest bardzo fajna nieruchomość do kupienia tutaj po sąsiedzku u mnie. Piękna działka, piękna przedwojenna willa i sympatyczna właścicielka. Zrobię jej trochę reklamy. Także zapraszam, zapraszam. No, ceny nie znam, ale był numer telefonu na tej płachcie, to dzwońcie. Hej, hej! No to właśnie z domu wyruszyłem na warszawski koncert Tezis. Zagramy dzisiaj z wrocławskim Idiot Headem i z zespołem Tar Eye. Przepraszam, nie pamiętam skąd jest zespół Tar Eye. Strasznie mi przykro, ale niedługo się dowiem, jak dojadę na miejsce. No i będzie to specyficzny koncert, bo będzie to pierwszy koncert z nowym basistą Tezis, Danielem. I nie mogę się go już doczekać. You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble. Nie działa. Działa, działa. Proszę bardzo. Cześć. 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 Jednym rękiem. No wiem, nie masz już tu 40 ujęć, jak wchodzisz do sali i kręcisz, co się dzieje? Mam. Wiesz co, ale nie masz jeszcze jak... Ale za każdym razem coś innego w tej sali się dzieje. Zobacz, na przykład teraz... Ludzie mówią na początku, dzień dobry. Teraz pukasz takie coś. Dzień dobry. No właśnie, przywitaj się ze słuchaczami. Dzień dobry. Paweł, pytałeś o czarne strony, które się ujawnią po czasie. Masz, kolega ćwiartuje. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, dear. Jest prawda w tabelkach, bo na tej samej zasadzie, gdybyś generalnie rzecz biorąc biegał codziennie, to byś de facto... To byś nigdy nie umarł. Nie, no znaczy wiesz, no. Tar Eye, czy Tar Eye. No właśnie, jak to się powinno czytać? Tar Eye? Tar Eye. Jeżeli Tar, to Eye. A jeżeli Tar, to Eye. Albo Tar, Tar Eye. ISIS było post-hardcore, nie? Tak, nie mówić. Tak, a Garsi to jest emocjonalny post-hardcore. Cześć Garsi. Ciekawe, czy Garsi oglądają mojego vloga. Ale Radziu pewnie ogląda. Radziu zawsze się jest zdziwiony. Tak, tak, tak. Jaki teraz swój strach przezwyciężasz? No dzisiaj tremę przed wystąpieniami na żywo oczywiście. Nie, ale
ale chodzi o to, że jakby, że na przykład wychowuje dzieci, jest jakby dobrym, dobrą, kochającą osobą, troskliwą jakby w domu, dbającą, a siadając za kółko wychodzi po prostu taki bucor kompletny. No bo ludziom się zazwyczaj wydaje, że w domu to jest jedna rola, a poza domem to jest druga rola, a w pracy to jest trzecia rola, a z chłopakami, z kolegami na piwie to czwarta. I schizofrenia. No. Jak dziś będzie? Zajebiście. Podoba ci się klub? I to lubię. A ile to zazwyczaj ludzi na koncerty przychodzi? Takie nieznanych zespołów jak nasz? Proszę pana, to bardzo różnie. Od 50 do 150 osób. Na takie nieznane. Bo generalnie sala jest w stanie pomieścić 300 osób. 300? Tak, 300 osób. Fajnie. Dziękuję. Na Lipali było około 270. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. Dzień dobry. Nie widać was. A tych państwa znam, oni u mnie nagrywali. To tak a propos filmowania, nie? Nie, no jak? To jak fajne. A propos filmowania, dzień dobry. Słuchajcie, gimbal to jest taka rzecz, która umożliwia właśnie tego typu filmowanie. Nie? Jest Black Game Pass. Z tą płytą nie, to bez sensu. No dobra. Natomiast przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział przy produkcji tej wspaniałej płyty. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki dobry moment, żeby porozmawiać troszkę o tym albumie. Dziękuję. Dziękujemy my. Dziękuję bardzo. Siebie tu, bo zniknęło to gdzieś. Super. Dziękuję bardzo. Która już sprząta salę w trakcie. Dobra, następny numer nazywa się The Patriot. To ten z Bejnica. Zapraszam na
Master. Słuchajcie, zagramy do was dzisiaj trochę numerów, trochę starych, trochę nowych. Zaczęliśmy od 10 kłamstw, teraz będzie jeden z naszych numerów Fates. A potem się...